Witam wszystkich, tutaj Pietruszka 1122, a to mój kolejny odcinek z serii Let's Play. Dobrze. Rozpocznij grę. Rapture. Wymiar ciemności. No dobrze, rozpoczniemy ten odcinek od dwóch rzeczy, jakie mam wam do powiedzenia. Pierwsza to to, iż zapewne oglądaliście ostatni odcinek Meat Boya i wiecie, co tam się takiego stało. Otóż brak dźwięku z gry był tam spowodowany tym, iż jakiś czas, no tam dwa dni przed nagraniem tego odcinka, aktualizowałem sobie wszystkie sterowniki komputera. Między innymi sterownik audio. I to jest jedyne wytłumaczenie, jakie znajduję. No i po tym DXTory, czyli mój program do nagrywania, stwierdził, że sam sobie przestawi opcję nagrywania audio. Tak więc nie było nic słychać. Bardzo, bardzo was za to przepraszam. No ale niestety nie miałem za bardzo z tym zrobić. Nie miałem co za bardzo z tym zrobić, bo nie wiedziałem, że coś takiego się stanie. Po aktualizacji sterowników rozważałem teoretycznie nagranie jeszcze raz tego odcinka, ale jak wiecie, po zebraniu bandaży w poziomach, takich jak tutaj, już ich później nie ma, więc nie mogę powtórzyć odcinka z Meat Boya, żeby... No nie mogę powtórzyć odcinka z Meat Boya i zebrać tych bandaży. Druga rzecz, mamy już 18% osiągnięć, prawie 20%. Jeżeli pamiętacie, ostatnio odblokowaliśmy sobie tutaj postać za 70 bandaży, Ranmen. I zupełnie zapomniałem o tym, żeby ją sobie obejrzeć. Super cios, zjadacz kolorowych tabletek. Okej. Wolałbym jakiś powrót do mapy, jakiś taki bardziej kolorowy poziom i bardziej z otwartą przestrzenią. O, świetnie. Tak po ścianie widzę, że jakieś niskie są te jego skoki. Aha, czyli niżej skacze. Niżej skacze, ale nieźle sprintuje. Całkiem niezłe. Fajne. No dobrze. I teraz możemy już przejść do wymiaru ciemności. Poziom Declot. Meat Boy. Fajny utwór. Na razie to bardzo mi się podoba.
Tego, ile dobrze widzę, moglibyśmy na przykład Ranmana wykorzystać, żeby się wcześniej do Bandage Girl dostać. Muzyka fajna. O, jeszcze jedna rzecz a propos muzyki. Wiem, że niektórzy nie mają zwyczaju czytania opisów, więc możliwe, że tego nie zauważyli. Ale w opisie do ostatniego odcinka dałem wam link do mojego niepublicznego filmu Let's Play Super Meat Boy 15,5. Kurczę. Zawiera on przejście po prostu bossa z już z muzyką. Taki dodatek, żebyście mogli sobie chwilę posłuchać muzyki, jaka była przy bossie, który niestety nie mogł być w odcinku. A możliwe, że do tego poziomu nigdy nie wrócę. Nie wiem. Możliwe też, że jakieś osiągnięcie mnie do tego zmusi i jednak usłyszę szycie w normalnym odcinku ten utwór, ale zobaczymy. Bardzo ciężki skok. Zresztą tutaj też. Zegarek, więc nie będziecie, mam nadzieję, zbyt długo czekać, by zobaczyć to, jak przejdę poziom. Dosyć długa jest tutaj plansza. Wow, nieźle. Słyszymy się po cięciu.
Wow. Zawiesiłem się tutaj przy tej... Przepraszam. Przy tej przerwie tutaj... O, właśnie, spadłem tutaj kawałek. A i tak mi się udało. Ten poziom strasznie szybko trzeba przechodzić. Za pierwszym razem... mój czas to było... 40 sekund i 60 setnych. Za drugim razem zabrakło mi już 20 setnych. Więc porażka. A tutaj... Tutaj chyba mi się wydawało, albo mam równo 30 sekund. Tak, 30 sekund. Bardzo fajnie. Jeszcze muszę tutaj trochę popatrzeć po lewej stronie. Czy tam jest sens, żeby iść tam i szukać jakiegoś bandaża? Czy tam ekran się dalej przesuwa? Nie. Tu wszystko widać. Nie, to raczej tutaj nie powinno już nic być. Następny poziom. Tutaj mam jakieś piły. Dziwne. Płci mi ustawione. 3. Ok. Tutaj mamy więcej pił. Wow, co ja tam mam zrobić? Tak, proszę. Wcześniej działało. I tu chyba niezłego farta trzeba mieć, żeby to zrobić. Dalej. Właśnie. O, ciekawy sposób. Hej, no,
Właśnie. A. Ciekawy sposób dostawania się tutaj na górę. Wydaje się w miarę skuteczny. Na pewno wysoko się dostaje. Ale jeszcze trochę brakuje. Dobrze. Słyszymy się po cięciu. Skok z tej trzeciej na ten tutaj. O, ja ci nie wiem, jak to nazwać. Aury odpychającej, powiedzmy. Sfery odpychającej. Najtrudniejszy tutaj chyba był. Tutaj też już parę razy musiałem próbować A+ zdobyć. O kurczę. Ale tu jest ciężko. Tutaj w środku. Pokażcie lewą stronę. Lewa strona nie jest aż tak straszna. Chyba, z tego co widzę, chociaż... Mogę tutaj szybko pobiec i wtedy mam to. Ale... To, że mi się tam ładnie ustawia to. Tak, to jest brzydkie. Dobra, trzeba najpierw pójść w prawo, bo tutaj jest... Ha, glitch level, chciałbyś. Tutaj jest trudniej. O, żyje, żyje. Wow. Ale mną tam pewnie wiera. Ja bym tam, kurczę, jakiś ładny sposób chciał znaleźć. Powiedzmy, że to jest ładny sposób. Tak i tak. No, prawie.
35 sekund. Okej. Okay. A. Zrozumiałem. Tutaj nie chciałem wychodzić. No. 35 sekund. Nieźle. Tutaj trzeba wyczekiwać dobrych momentów. W innych poziomach trzeba było robić na szybko. Tutaj trzeba wyczekiwać, nie ma pada. Gorzej w drugą stronę. No tutaj mogę sobie jakoś startować i wtedy sobie ustalę, że muszę skoczyć jakoś tam konkretnie, to mi się uda. Ale w drugą stronę to... W drugą stronę to tu będzie takie osoby dosyć. Słyszymy się po cięciu. Ja tutaj tyle razy ginąłem, że pewnie nie będzie widać. Jeżeli pamiętacie, pokazuje się chyba tam powiedzmy 50 od naszych ostatnich prób. Może będzie widać. Tak, są 4 próby, więc pewnie będzie. 3. Tak, tutaj jedna spadła. Jeden minboy spadł i tutaj jeden zabił się na pile. Ja już miałem 2 próby pod tym tytułem, że miałem jeszcze 4 sekundy w zapasie i zabiłem się na tamtej pile tuż nad Blunderskerem po zebraniu obu kluczy. Bardzo brzydki poziom. Nie polecam. Pietruszka 11.22. Następny poziom. O, ten poziom pamiętam. I bardzo dobrze go wspominam. Smutne, że teraz to się zmieni. Aha, czy muszę tak, tak. No dobra. Mniej więcej już rozumiem, co się dzieje. Tutaj na górze nic nie ma, okej. Na początku jest prosto. Wow. Ja mam tu jakoś coś... O, pamiętacie? Bawiliśmy się tutaj wcześniej, żeby tutaj wskoczyć. O! No dobra. Jakby to nieźle opanować. Chwila, ile my tu mamy czasu w ogóle? 27 sekund. Ale jakby to nieźle opanować, to mogłoby być nawet szybciej niż idąc tak.
tutaj, to nam zajmie jakieś... Tu plus tu jakieś... Tak, kręcenie się... Dobra, 8 sekund. Nie pobiję tego. Lubię takich motywów, których jest teraz strasznie dużo, czyli przeskakiwanie pomiędzy dwoma piłami. Że jakoś muszę się na chwilę zatrzymać, bo tak skacząc po prostu to nie idzie nam. Za duża prędkość. Słyszymy się po cięciu. Wow. Pewnie cięcia nie będzie. A, bandaż. Widzę bandaż. Powtórz. Mówiłem parę razy, że to strasznie wygląda, jak wszystko jest zakrwawione, przechodzimy, trzeba powtórzyć i wszystko jest takie czyste. Strasznie nienaturalnie. Przydałoby się już cięcie zrobić.
Musiałem tutaj troszeczkę pokombinować, ale udało się. To co tutaj zrobiłem, że właśnie tutaj spadłem, tutaj się wróciłem. O. Tutaj też mało spadłem. Mówię o tym, że tutaj się wróciłem, żeby skoczyć tutaj, tak jak już się przyzwyczaiłem, do środka. A tu w środku już łatwo było. Dobra, następny poziom. Łach, guziki. I bandaż. Wow. Niezły bieg tutaj mamy. Wow. 4 skoki, ale... Aha, czyli ja muszę przeskoczyć. Jeszcze najpierw, tak? Aha, i tu jest guzik. Wow. Czyli... Muszę ten guzik zebrać jakoś tutaj, jak biegnę. To po pierwsze. W sumie po jedyne. Muszę zebrać tutaj guzik, jak biegnie. Wow. Z gry, czego mogę się spodziewać. Przynajmniej tak koniec tych normalnych rozdziałów powoli się zbliża. Ale to i tak jest strasznie karkołomne, jak widzicie. No już teraz było w miarę.
Słyszymy się po cięciu. W skrócie, ten poziom jest straszny. Wszyscy się raczej zgodzą, że najtrudniejszą rzeczą tutaj jest ten tutaj guzik, drugi. No, po dłuższym czasie grania w ten poziom już dobrze nauczyłem się tamtą część przechodzić. Ale ten tutaj guzik, ostatni, jest tragedia. Zebrać go nie jest jeszcze tak trudno, ale potem tak się ustawić ładnie, żeby móc wskoczyć na górę, to jest mega kłopot. To jest bardzo smutne, ale mimo że tak właśnie mówię, że ten poziom jest bardzo trudny, chyba do tej pory najlepszy poziom, w którym można by zdobyć, można by odblokować niż level. Teraz na szczęście nie będę musiał się już śpieszyć tam, przy tym guziku ostatnim. Chyba tutaj z samym zdobyciem bandaża. Myślę, że sobie poradzę. Z tym biegiem też już mi dobrze idzie. No a tam przy ostatnim guziku będę musiał po prostu powtarzać. Kurczę. No, dobra. No. To, że dobrze mi to wychodzi, nie znaczy, że mi to wychodzi za każdym razem. No, ale tak powiedzmy co trzeci, czwarty raz, to już tak. Zdobycie tego bandaża tutaj nie jest aż takie proste, jak myślałem. Proszę. Proszę. No i tutaj ten guzik. Słyszymy się po cięciu. Dobra, mam bandaż. Wow. Dobra, nie jest tragicznie. I się teraz kurczę zastanawiam, czy spróbować zdobyć tutaj jakiś level, czy jednak zobaczyć, co będzie w innych poziomach.
chyba myślę, że jeszcze spróbuję resetować, poginąć. Zdobyć klucz lewy. Słyszymy się, jak zapewne zrezygnuję. Po jakichś 15 minutach i chyba 12 zmarnowanych próbach przejścia na klucz levelu oficjalnie poddaje się. Przechodzimy dalej. Pamiętam ten poziom. Mimo tego, że przeszedłem go chyba za trzecią próbą, to bardzo dobrze go. To bardzo dobrze go pamiętam. Aha, tam nam się otwiera. Dobra. Oj, tam jeszcze mamy jakieś coś dziwne. Musiał się tam zatrzymać i przyjrzeć. Kurczę. Nie jest aż tak prosto jak w pierwotnej wersji tego poziomu. Okej, tam na górze zobaczyłem guzik. Wow. Nie, znowu przeskakiwanie pomiędzy piłami. Ej, czemu to się tak szybko zamyka? Nie wolno. Kurczę, ciągle skaczę przed guzikiem. Tutaj byłoby łatwiej chyba zdobyć niż tam.
Ja plus tylko... Bliż level. Mi się ciągle te bojowe pojęcia. Żartujecie. Wy se żartujecie. Słyszymy się po cięciu. Proszę. Tutaj nie musiałem się męczyć ze zdobyciem glitch levela. O, moja ci, jaka dziwna kolorystyka. Czerwone tło. Takie po prostu czerwone, czerwone. Komputerowe czerwone. Dobra, dobra. Powrót do mapy. Dobrze. Trochę głupio zrobiłem, bo myślałem, że już mi się nie zapisze. Kurczę, nie wiem, czy o tym mówić, czy nie mówić. Właśnie takiej jednej rzeczy pomyślałem. Ale to może nie na odcinku z Midboya. A plus. Jedna próba. Po zdobyciu glitch levela jedna próba. Następny poziom. No, ten poziom kojarzy także. Retrostrefa tutaj była. Co? Chwila. Chwileczkę. Pozwólcie mi dostać się o tu. A! To jest to, co piły wyrzuca, okej. Myślę, że to jakiś dziwny bloczek się znajduje. Wow! W locie. Coś ciężko mi powiedzieć, czy to jest trudniejsze, czy aby nie prostsze niż poprzednio. Nie wiem, najpierw muszę to parę razy wykonać.
teraz już było lepiej. Właśnie, idealnie wyczekać. Tam mamy dość gęsto rozstawione piły. Trudna sprawa. Jeden poziom, w którym nie trzeba będzie robić cięcia. Myczka. Jak tam nam idzie? 7 poziomów. Nie podoba mi się już na wstępie bardzo, bardzo ten poziom. Światła, to mieliśmy przynajmniej wybór jakichś tam ścieżek. Te piły nie były tak gęsto rozstawione. Tutaj też mamy na początku teoretycznie, ale później tu mamy tylko jedno przejście. O, bandaż! Dobra, na razie powiedzmy, że bez bandaża. Daleko byłem. Ciekawe, ciekawe. Strasznie mamy słodkie przerwy. A, przypomina mi się druga plansza w The Guy Warp Zone. Kolców omijać. Tak, trochę śmiesznie się... Teraz mi się przypomniało, że trochę śmiesznie się z tym złożyło. I... Bo wklejałem wam tam fragment z tego, gdy próbowałem przejść tą retrostrefę. Tak można powiedzieć, że nie na odcinku. Ale tamten moment, gdzie pokazywałem to, co udało mi się zrobić w tamtej retrostrefie, to był jedyny moment w poprzednim odcinku, gdzie była muzyka. Dziwne było, ale nie wyciszałem tamtego specjalnie. Zobacz.
raz tak blisko byłem końca. No dobrze pamiętam, o ile nie wydłużyli poziomu. To za tamtymi piłami już powinien być koniec. Słyszymy się po cięciu. Plus za jednym razem. O, już mi się głos załamuje. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Wtedy, jak widzieliście, gdy to przechodziłem. Ale do tego miejsca tutaj, gdzie jest pięć pił, doszedłem potem chyba dopiero po jakichś 20 minutach. Pierwszy raz. No, a potem jeszcze były te trzy straszne piły na dole. A następny poziom. To, co mi się najbardziej w tym poziomie nie podoba, to to, iż pamiętam, który to jest. I go nieźle dopakowali. Kurczę. Wow. Ich tu jest za dużo. Trzeba tutaj regularnie wybuchać. Widzę, że od rakiet mogą wybuchać, ale niestety tylko jeden naraz. Tutaj chyba przynajmniej nie widać żadnych bandaży ani innych rzeczy. Ej! Całego to mają koledzy problemy z wyjściem. Teraz już jakieś takie szczątkowe wypowiedzi rzucam kompletnie.
Wiecie, z jakiego to powodu. I z tego także powodu będę musiał zaraz skończyć. Nawet nie wiem, czy będziemy mieli 10 poziomów, czy nie. Ale myślę, że ten, ewentualnie jeszcze następny poziom i... To będzie koniec na dzisiaj. O, ładnie, ładnie. Kurczę, tutaj musiałem zepsuć. Słyszymy się po odcięciu. Na plus. 40 sekund na to jest? Lol. Ciekawe, ciekawe. Bandaż. Nie ma to jak spawn nad piłą. Kurczę. Ja tu muszę cały czas stać, żeby zebrać wszystkie kluczyki. O kurczę. Wow. Wow. Dobra. Bandażek. Dobra, ładnie. I już taki trudny ten poziom. Już się. No dużo prostsze niż się udawało. Zobaczymy, jak będzie za plus. Ale z bandażem było całkiem prosto. To w sumie byłby chyba najlepszy poziom. Bez widzenia następnych. Już wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że ten poziom byłby najlepszy do odblokowania bliższego levelu. Już go mamy, więc nie musimy się tym martwić.
z bandażami idzie. Mamy już... Kurczę, ostatni mieczek. Mamy już prawie 80. Tak, według tego co zauważyłem. Zbyt dużej ilości nie przypuszczamy. Według tych zasad, które znam, na występowanie bandaży. A plus. Jak pięknie. Śmieszne to jest, że tutaj spadają te wszystkie kluczyki tutaj do piły. Nie ma pokazane, że je łapiemy. O! 11. Poziom. Na to wygląda. Przyjdziemy może sobie jeszcze ten. Pewnego powodu, którego nie mogę wam niestety powiedzieć, ale chciałbym to przejść. Wow! Wow! Mogę? Nie obrazicie się, jeżeli skorzystam z mojego magicznego przejścia. O, bandaż to jest. Przejście jest legalne. No, w pewnym sensie przejście jest legalne. Legalnie je odkryłem. Czemu nie? Jestem całkowicie za tym, żeby z niego skorzystać. Aha. Tam są dwa guziki. Pewnie muszę wcisnąć oba. Dobra, chwila, coś tam widzę. Dobra. A więc tak. Dobra, wiem jak tam się dostać. Odkryłem wiele różnych takich sztuczek, jakie twórcy stosują. I wiem, jak większość takich bandaży zdobyć. Nie próbowałem jeszcze, ale po tym, co widziałem na moich filmach, także się domyślam, jak zdobyć bez postaci tamten bandaż. To było chyba w drugim rozdziale. Był taki poziom w wymiarze światła, w którym było tak dużo laserów. Nie wiem, czy wam to coś
po środku była taka zamknięta komora z piłą i bandażem tuż nad nią. Nienawidzę. Udaje mi się za jakimś pierwszym, drugim razem, a potem tego zrobić nie mogę. Słyszymy się po cięciu. A plus. Teraz będę pewnie pokazać tym, którzy jeszcze nie wiedzą, co zamierzam zrobić. Jak zdobyć ten bandaż? Tylko mówiłem, co mi tak od razu nie wyjdzie. Słyszymy się po kolejnym cięciu, gdy mam nadzieję, że zdobędę bandaż. Za chwilę powiem o tym, jak zdobyłem bandaż. Ogólnie opowiem, co tu w ogóle się stało. Ale najpierw powiem o tym, że jakieś, na szczęście tylko jakieś 5 prób temu, zebrałem ten bandaż, wróciłem na górę i przeskoczyłem nad bandaż Girl i wpadłem na piłę. Ale to nieważne. Co tutaj się dzieje? Jak widzicie, tutaj przy Bandage Girl jest klocek, który jest otwierany na przycisk. Ja na początku, jak zacząłem ten poziom, to myślałem, że te dwa guziki, które są na początku, służą do tego, oba, żeby otworzyć te pierwsze drzwiczki. A tu się okazuje, że drugi guzik otwiera drzwi, ten, który jest pomiędzy piłami, a pierwszy otwiera to przejście tutaj, ten klocek. I trzeba zdążyć dojść na górę, wejść tam. Wtedy przechodzi się tutaj przez trochę niewidzialnych klocków. Zdobywa się bandaż, tak jak pokazałem. Wciska się guzik, wychodzi. O. Ile dzisiaj mam już bandaży? 4. Ładnie. No dobrze. Przeszliśmy dzisiaj 12 poziomów na plus. 1 bez cięcia. Zdobyliśmy, jak ja liczę,
5 bandaży. Tutaj w ostatnim poziomie trochę cheatowałem, ale mam nadzieję, że zobaczycie mi to. Mam nadzieję, że podobał wam się ten mój odcinek z gry. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i nie hejtujcie. Cześć!